Ten film jest uzupełnieniem czy też rozwinięciem poprzedniego filmu o równaniu płaszczyzny, więc może rozpocznę od przypomnienia tego, co już wiemy. Więc równanie płaszczyzny w trzech wymiarach w tak zwanej postaci ogólnej to jest takie równanie ax plus by plus cz równe d. A, b i c to są jakieś zadane liczby, przy czym a, b i c naraz nie są 0, czyli a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat jest większe od 0. To jest ten warunek, który mówi, że wszystkie te liczby naraz nie są 0. Każda z nich może być 0, ale naraz wszystkie nie są 0. I teraz przypomnę, mówiliśmy o tym, co tak geometrycznie ten warunek wyraża i tu jest taki krótki rysunek, już nie będę tego jeszcze raz opisywał, ale to równanie wyraża taką elementarną geometryczną intuicję, że jak mam prostą i wybiorę na niej punkt, to przez ten punkt przechodzi dokładnie jedna płaszczyzna, która jest prostopadła do tej prostej. I to równanie jest właśnie wyrazem tej geometrycznej takiej intuicji, że właśnie taki warunek wyznacza nam płaszczyznę. I teraz, no jak ten warunek zapiszemy, dostaniemy takie równanie i odnajdujemy tutaj te współczynniki A, B, C. Przy czym współczynniki A, B i C mają bardzo konkretną interpretację geometryczną, mianowicie to są współczynniki tego wektora kierunkowego tej prostej, czyli wektora prostopadłego do płaszczyzny. To są współrzędne tego wektora kierunkowego. On oczywiście nie jest wyznaczony też jednoznacznie, bo jego długość jest dowolna, czyli to A, B i C mogę mnożyć przez liczbę, na co odpowiada również D będę mnożył przez liczbę. Znaczy widać, że podobnie jak w przypadku równania prostej w dwóch wymiarach w postaci ogólnej, jeżeli chcemy mieć jedną postać równania dla wszystkich prostych, to mamy pewną taką niejednoznaczność między prostymi a współczynnikami, podobnie tutaj. Prawda? Różne układy współczynników definiują nam tę samą płaszczyznę. Teraz to D, no to jest, zaraz może powiemy troszkę więcej o tym, jaka jest interpretacja tego D. No i przy czym oczywiście jak już mamy to równanie tutaj, no to straciliśmy już wiadomość zarówno o tej prostej, jak i o tym punkcie. No dlatego, że prawda, ta płaszczyzna jest definiowana również przez inną prostą, na przykład taką, która przechodzi przez tutaj, przez jakiś punkt inny P0 i jest równoległa do tej naszej pierwotnej prostej, której użyliśmy do zdefiniowania naszej płaszczyzny. Czyli jasne jest, że jedna prosta i punkt na niej definiuje nam jedną płaszczyznę, ale ta płaszczyzna jest definiowana przez różne, nieskończenie wiele takich układów prosta i punkt, przy czym te proste wszystkie są równoległe, czyli te współczynniki A, B i C, czyli ten wektor ma zadany, zadaje nam pewien kierunek, który dla tej płaszczyzny jest ustalony. Dobrze, teraz chciałbym, żebyśmy może właśnie jeszcze zobaczyli, czy dobrze rozumiemy. Powiedzmy, mam takie płaszczyzny x plus y plus z równe 3 i x plus y plus z równe 0. Czy potrafimy powiedzieć, co właściwie różni te płaszczyzny? Czyli to jest płaszczyzna pierwsza i tu jest płaszczyzna druga. Czy wiemy coś o tych płaszczyznach, jak one wzajemnie są położone? Tak, no to skoro mamy tę interpretację, skoro wiemy, że tutaj to A, B i C dla obu tych przypadków jest 1, czyli tutaj w obu tych przypadkach mamy A równe B równe C równe 1. Aha, czyli te płaszczyzny mają ten sam wektor prostopadły, prawda? Ten sam kierunek prostopadły, zatem powinny być równoległe. I rzeczywiście tak jest, to są płaszczyzny równoległe. Przy czym to, że to są płaszczyzny równoległe, można również rozstrzygnąć jakby bez tej wiedzy o tych wektorach normalnych, mianowicie spróbujmy się zastanowić. No, jeżeli wiemy, że płaszczyzny w trzech wymiarach to właśnie albo są równoległe, albo się pokrywają, albo się przecinają. Czy te płaszczyzny się przecinają? No, gdyby one się przecinały, to znaczy, że istniałyby punkty, które spełniają oba te równania, prawda? Czyli spełniają układ równań. No więc czy ten układ równań, te dwa równania, jeżeli potraktujemy razem, czy ten układ równań ma jakieś rozwiązanie? No i odpowiedź jest oczywiście nie, dlatego że jak odejmiemy te równania stronami, tak, to dostaniemy 0 równa się 3. Czyli to jest, innymi słowy, sprzeczność. Znaczy, to jest sprzeczność. To znaczy, że ten układ równań jest sprzeczny, to znaczy nie ma żadnych rozwiązań. To znaczy, że te płaszczyzny, które są przez te dwa równania opisywane,
nie przecinają się, czyli są równoległe. No, czyli wiedza o tym, że te płaszczyzny są równoległe, no, nie wymaga tej wiedzy o tym, że rzeczywiście to są te A, B i C, to są współrzędne wektora prostopadłego. No dobrze, skoro wiemy, że są równoległe, no to jeszcze to jak wyglądają płaszczyzny równoległe? No jedną przenarysować i potem przesunąć w prostopadłym kierunku drugą. No ją przesunąć, czyli mam, jak wyglądają płaszczyzny równoległe. No mam jedną płaszczyznę, prawda? I mam kierunek prostopadły, no i mam gdzieś drugą płaszczyznę równoległą do niej. Teraz, czym się różni płaszczyzna, która tutaj ma zero od tej, która nie ma zera? No, czyli d równe 0, czy d różne od 0? No, płaszczyzna, która ma 0 po prawej stronie, no to widać, że niezależnie od tego, jakie jest A, B i C, czyli w takiej ogólnej postaci, jeżeli mam płaszczyznę, napiszmy A, B, C, czyli AX plus BY plus CZ równe 0, tak? No to widać, że punkt X równe Y równe Z równe 0 zawsze spełnia to równanie, tak? Czyli punkt 0, 0, 0 należy do tej płaszczyzny. Czyli to płaszczyzny, które mają D równe 0, to są płaszczyzny, które przechodzą przez początek układu współrzędnych. Płaszczyzny, które nie mają D równego 0, no nie przechodzą przez początek układu współrzędnych. No jasne jest, że 0, 0, 0 no nie jest rozwiązaniem takiego równania. No teraz może naszkicujmy jeszcze te dwie płaszczyzny, tak jak to zobaczmy, czy ta wiedza nam już pozwala naszkicować. No, o tyle, o ile umiemy rysować w trzech wymiarach, żeby to jakoś wyglądało. Czyli zobaczmy. Czyli tak, no mamy prostą prostopadłą do tych dwóch płaszczyzn, to jest prosta o wektorze kierunkowym. Może napiszę n równe 1, 1, 1. No, ja mogę ją zrealizować jako prostą, która przechodzi przez 0, prawda? Prostą o tym kierunku mogę zrealizować jako prostą, która przechodzi przez punkt 0, 0, 0 i punkt 1, 1, 1. Tak? Czyli powiedzmy mam... I przy okazji widzę, że punkt 1, 1, 1 no, należy do tej płaszczyzny. Tak? Czyli punkt P równe 1, 1, 1 no, należy do płaszczyzny pierwszej. Czyli to jest płaszczyzna, która przechodzi przez ten punkt 1, 1, 1 i prostopadła ona jest do prostej, która przechodzi przez punkt 0, 0, 0 i punkt 1, 1, 1. Czyli spróbujmy to narysować. Mamy 1, 1, powiedzmy 1. Ten punkt, powiedzmy, że to jest ten punkt, punkt P. Teraz powiedzmy narysujemy tę prostą. No i jakoś próbujmy narysować po prostu płaszczyznę prostopadłą do tej prostej. No, powiedzmy, że jakoś tam uwierzymy w to, że to jest płaszczyzna prostopadła. Ona tutaj przecina, tu można, prawda, ten kawałek można by tutaj jakoś tam chwilę narysować. No dobrze, więc to jest ta płaszczyzna pierwsza. Powiedzmy, że wiemy o co chodzi. To jest ta prosta 1, 1, 1 o tym wektorze kierunkowym przechodząca przez 0 i ta płaszczyzna przechodzi przez punkt P. No ta druga płaszczyzna to jest płaszczyzna do niej równoległa i przechodząca przez punkt 0, 0, 0. Czyli ta druga to tu bym musiał narysować płaszczyznę równoległą. Nie wiem, czy mi to się uda, żeby ona przechodziła przez punkt 0, 0, 0. Gdzieś tam ona jest pod spodem, równoległa i przechodzi przez ten punkt. Znaczy to jest taka para płaszczyzn równoległych. No dobrze, i jeszcze chciałem jedno takie przykładowe zadanie zrobić, które no, przy tej okazji wydaje mi się, że warto zrobić. Mianowicie takie zadanie jest napisać równanie prostej prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej przez ten punkt. Czyli mam prostą i chcę, znaczy mam płaszczyznę i mam punkt, który leży albo nie leży na tej płaszczyźnie, to akurat w tym zadaniu nie ma znaczenia. No tu łatwo zobaczyć, że 1, 1, 1 to nie spełnia tego równania. Czyli tutaj akurat jest punkt, który nie leży na płaszczyźnie. Czyli sytuacja jest taka, że mam pewną płaszczyznę,
tak, mam pewien punkt P0 i chcę napisać równanie prostej, która przechodzi przez ten punkt, tak, i jest tutaj do tej płaszczyzny prostopadła. No to co? To zgodnie z tą naszą wiedzą mamy wektor kierunkowy do tej prostopadły, do tej płaszczyzny, i wiemy, że to jest wektor, prawda? Nasza prosta ma być prostopadła, czyli to będzie jej wektor kierunkowy. 2 minus 2, 1. To jest wektor kierunkowy naszej prostej. No i co? I mamy punkt i wektor. To jak wygląda takie równanie prostej w postaci parametrycznej? Co to jest prosta? No jak mam punkt, to prosta, to do tego punktu muszę dodać wszystkie wielokrotności mojego wektora. I to jest proste, tak? Czyli to równanie prostej w tak zwanej postaci parametrycznej, to jak wygląda? To jest tak. X, Y, Z, to są wszystkie te punkty, tak? Które są postaci no, P0, czyli 1, 1, 1, plus no, dowolna wielokrotność wektora kierunkowego, czyli 2, minus 2, 1. I to jest równanie mojej prostej w postaci parametrycznej. Równanie prostej w postaci parametrycznej. No, jeżeli chcemy teraz wyrugować ten parametr, zobaczmy może jeszcze, to wtedy zobaczymy, co to jest właściwie równanie prostej w trzech wymiarach, jak wygląda. Czyli jakie tu mamy równania? X równa się 1 plus 2t, to jest pierwsza współrzędna. Czyli t jest dowolną liczbą rzeczywistą. T należy do R. Y jest 1 minus 2t i z jest 1 plus t. No, jak przejść z postaci parametrycznej do postaci ogólnej? No, trzeba wyrugować parametr z któregoś z równań i wstawić do pozostałych. Najwygodniej jest chyba nam wyrugować parametr stąd, czyli t to jest z minus 1 i wstawiamy to do pozostałych równań. Czyli tak, x równa się 1 plus 2t, czyli z minus 1 i y 1 minus 2 z minus 1. Czyli x jest równy, może w takiej kolejności 2z, tu mam 1 minus 2, czyli minus 1 i y to jest minus 2z i tu mam 1 plus 2, czyli plus 3. No i może jeszcze przerzucając to w takiej postaci, widzę, że dostaję układ równań, czyli x minus 2z równe minus 1 i y plus 2z równe 3. O! Czyli widzę, że prosta w trzech wymiarach jest opisywana przez układ dwóch równań z trzema niewiadomymi, prawda? Tak jak w jednym wymiarze to jest jedno równanie, przepraszam, w dwóch wymiarach to jest jedno równanie z dwiema niewiadomymi, to jest rozwiązania tego równania tworzą prostą, tak w trzech wymiarach to jest układ dwóch równań z trzema niewiadomymi. No i znowuż można to, na to patrzeć, prawda, że to jest prosta, to jest przecięcie dwóch płaszczyzn, prawda? Jedna płaszczyzna, wiemy już, że równanie, to równanie opisuje nam płaszczyznę, czyli to jest jedna płaszczyzna i druga płaszczyzna i prosta to jest przecięcie dwóch płaszczyzn.